I teraz gdybym zapytał takie bardzo ogólne pytanie o sekret pani urody. Co pani lubi w głowie myśleć, że pani tak zachwyca nas wszystkich urodą swoją? No, skoro pan tak twierdzi, to mogę tylko podziękować. Nie spędza mi to snu z powiek i nie budzę się co rano myśląc, o Boże, pójdę zachwycać swoją urodą. To jest pakiet, który się dostaje trochę niechcący, ponieważ genotyp to jak wyglądamy, jakie mamy cechy, w jakim jesteśmy ciele ulokowani na to życie, nie zależy od nas. To by trzeba się zapytać mojej mamy, mojego taty. Akurat te geny się tak połączyły, no i tyle. Każdy z nas ma jakąś tam powłokę darowaną. Ja nie mogę powiedzieć, że na nią narzekam, ale też z wiekiem, z czasem o wiele ważniejszy jest dla mnie jakby jakość tej powłoki, a nie jego taka czy inna uroda, bo to jest jednak sprawa dyskusyjna i wiem, że przecież wielu osobom się nie podobam. Uwielbiam śledzić różnego typu komentarze, że wyglądam jak koń, albo jak transwestyta, albo jestem wzrostu siedzącego psa i tak dalej, więc każdy ma swój typ, ja to szanuję, tak samo jak ja mam. A pozwala sobie pani na fast foody czasami? Nie. Kiedy ostatnio jadła pani kebaba? Oj, nie jem mięsa, więc trudno mi sobie wyobrazić. Znaczy kiedyś jadłam, więc no, ale to było wiele, wiele lat temu. Czyli jeśli rozmawiamy o właśnie ulubionych potrawach Magdaleny. Fast food, no nie wiem, czy fast food, pizza jest fast foodem, no oczywiście. Jest, tak. Tak, no to pizza tak, jak najbardziej.